Uwaga, bo zaczyna się robić poważnie tutaj, na Twojej nowej świadomości. Te informacje, które przekażę w tym filmie, to będą dla większości ludzi, prawdopodobnie dla Ciebie, najważniejsze informacje, które usłyszysz w całym swoim życiu. Przekażę trzy nieświadome procesy, które kierują naszym życiem. Nieświadome, nie widzimy tego. I to są właśnie te trzy główne, najważniejsze przeszkody w realizowaniu czegokolwiek w naszym życiu. Pierwszy proces. Uzależnienia. Każdy sobie pomyśli, ja nie jestem uzależniony od niczego. Ale dużo ludzi nie wie o tym, że od emocji, od stanów, ludzie się uzależniają fizycznie. Sporo ludzi nie wie o tym, że człowiek jest w stanie uzależnić się od tych mieszanek chemicznych, które się wydzielają w naszym organizmie, jak się złościmy na przykład, jak się denerwujemy, jak szykujemy jakąś zemstę, jak się nakręcamy w pewnych emocjach. Wydzielają się różne mieszanki, kortyzol, adrenalina i wiele innych. I uzależniamy się od tego fizycznie. Chcemy swoją dawkę. Sporo ludzi są na zaawansowanym poziomie uzależnienia, gdzie zauważysz pewne negatywne osoby, które potrzebują problemu. Potrzebują, żeby coś było nie tak. Potrzebują, żeby była jakaś kłótnia, żeby coś złego się działo, żeby się złościć. I możesz zauważyć, jeżeli masz takie osoby w swoim życiu albo spotkałeś takie osoby, że te osoby, jak wszystko jest ok, jak wszystko jest dobrze i nie ma problemów, jest lepiej i lepiej i lepiej i wszystko jest fajnie, jest pozytywnie, śmiejemy się, jest dobrze, to te osoby czują, mają takie objawy depresji, nudzą się, nie podoba im się to, że wszystko jest ok. Coś jest nie tak dla nich, jak wszystko idzie dobrze. I te osoby, jak ktoś zaatakuje kogoś, na przykład werbalnie, albo coś się stanie negatywnego, to zaczynają się pobudzać, zapalają się i mają ochotę się angażować, bo dostają swoją dawkę. A jak nie dostają, to próbują zdenerwować kogoś. I to nie zależy od nich w pewnym sensie. To jest uzależnienie. To jest fizyczne uzależnienie do pewnego stopnia i psychologiczne też, gdzie potrzebują się pobudzić i muszą zrobić coś, żeby była jakaś kłótnia. I te osoby, jeżeli chcesz pomóc na przykład takiej osobie i dajesz jej rozwiązania, ej, nie ma problemu, możemy rozwiązać to, popatrz, zróbmy to, nie będzie problemu, rozwiążemy, będzie fajnie, będzie pozytywnie, chodź, zrobimy to. To te informacje, które dajesz, te rozwiązania, które dajesz takiej osobie, to nie wchodzą do świadomości, nie dociera do nich. Nie chcą tego, omijają takie informacje, ignorują totalnie i czasami nawet zaatakują Ciebie, jeżeli chcesz podać im rozwiązanie. Bo jak dasz im rozwiązanie i oni przyjmą rozwiązanie i nie będzie problemu, to oni nie dostaną swojej dawki. Oni chcą problem, chcą złość, chcą się denerwować. Teraz, każdy z nas do pewnego stopnia doświadczył coś takiego w swoim życiu, gdzie wciąga się w pewne emocje i nakręca się. Bardzo ważne jest zaobserwowanie tego procesu, jak inni ludzie na przykład wciągają się i wciągają się i wciągają się w taką negatywność i potrzebują i kręcą się wokół problemu i widać u innych ludzi, że jak patrzysz z zewnątrz, widać, że nie ma problemu tak dużego, a oni to nakręcają, powodują jeszcze więcej problemów. Jak zaczynasz widzieć to u ludzi, to z czasem zaczniesz też widzieć to u siebie. Zauważysz, jak nakręcasz siebie, jak wciągasz się w pewne emocje. W takich sytuacjach, jak przyłapiesz siebie w odpowiednim czasie, to zobaczysz, że masz opcję wciągnąć się w to i zadziałać i zaangażować się w pewne negatywności, albo możesz wyobrazić sobie, że masz taką linę, która cię ciągnie, ścinasz tą linę i odpuszczasz cały motyw tej negatywności, po prostu oddajesz to. Może poczujesz takie uczucie niedosytu, że nie dostałem tego, czego chciałem, coś jeszcze potrzebuję. Czujesz tak, że nie dostałeś swojej dawki, że tak jakby nie dostałeś tych emocji, na które się nakręcałeś. Ale bardzo ważne jest, jak
przyłapujemy to i po prostu odpuszczamy to. I jesteśmy świadomi, czy rzeczywiście to odpuściliśmy, czy nadal siedzi w nas ta potrzeba do zaangażowania się w pewne takie negatywne zachowania i czy może próbuje wyjść inną stroną. Bo czasami myślimy, że odpuściliśmy i siedzimy i nagle walniemy jakieś hasło, jakiś tekst, który będzie złośliwy na przykład. Więc ważne jest zaobserwowanie, jak nas wciągają pewne emocje, ścinanie ich i odpuszczenie. To jest jedna rzecz, którą nie widzimy w codzienności. Nie widać tego. I to długoterminowo powoduje, że kręcimy się wokół różnych negatywnych emocji, różne zdarzenia. W naszym życiu powodujemy czasami więcej problemów przez to, że wkręcamy się w złość, w denerwowanie się. To nie są konstruktywne stany. I czasami możesz zrobić dużo rzeczy, masz potencjał zrobić bardzo dużo rzeczy, ale marnujesz całą swoją energię. Ty, ja, każdy z nas. Zużywamy swoją energię na angażowanie się w takie emocje, w takie sytuacje. Możemy to ściąć i włożyć swoją energię w coś konstruktywnego. To jest pierwsza rzecz, uzależnienia. Druga rzecz, druga przeszkoda, drugi taki proces nieświadomy, który kieruje naszym życiem, to jest trauma i karma. Mówię trauma i karma, bo to praktycznie jest jedna i ta sama rzecz z różnych perspektyw. Z perspektywy traumy możemy zauważyć w naszym życiu, że są pewne emocje, uczucia, które nie były zakończone, nie były wyrażone w pełni i nawiedzają nas. Czyli byłeś odrzucony kiedyś jako dziecko gdzieś? Jeżeli to było traumatyczne doświadczenie, przeraziłeś się i nie wyraziłeś tego, nie załamałeś się, nie spadłeś na ziemię, nie wypłakałeś się, nie był ktoś koło ciebie, żeby zobaczył te twoje emocje, żebyś poczuł, że jest okej, żeby w pełni wyrazić to wszystko, to te emocje są wstrzymane, nie są wyrażone i nawiedzają cię przez całe życie. I sam wytwarzasz w swoim życiu sytuację, gdzie ktoś cię opuszcza. Cały czas się powtarza pewien motyw w twoim życiu. Ktoś cię opuszcza i masz okazję poczuć to. Ale nie chcesz tego poczuć, więc działasz. Próbujesz zrobić coś innego, zmienić coś, żeby nie poczuć tych emocji odrzucenia w pełni. Jeżeli uczymy się tego, co to jest trauma i zaczynamy wchodzić w naszą traumę, wchodzić w te emocje, których się boimy, w to, czego nie chcemy poczuć i wyrażamy to, uczymy się to wyrazić, szukamy osoby, które będą przy nas, które pomogą nam to wyrazić i będą przy nas, jak będziemy to wyrażali. I jak te emocje, które nie wyraziliśmy, które nie chcemy wyrazić, zostaną wyrażone, odegra się to, co miało się odegrać. To, co jest wstrzymane, w końcu się kończy i odgrywa się, to przestaje nas nawiedzać to poczucie odrzucenia. I później nie sabotujemy swojego życia. Bo te emocje nagle już są zintegrowane. Zaczynają się integrować. Już nie boisz się tego tak bardzo. Już wyraziłeś to, już wyszło, już się zakończyło. I każdy z nas ma swoje traumy i każdy z nas w swoim życiu chodzi i cały czas ten sam motyw go nawiedza. Cały czas te same sytuacje są stworzone. Z perspektywy karmy, jak popatrzysz na to, to jest po prostu twoja karma. Zdarzyło się coś, nie zakończyło się. Zdarzyło się coś, konsekwencje są wstrzymane. W sensie, twoja karma była taka, że znalazłeś się w takiej sytuacji, gdzie stało się to i powinieneś wyrazić pewne emocje. Ale uniknąłeś tego bólu, nie wycierpiałeś swojego bólu, tak jakby usunąłeś go z świadomości. I to jest automatyczny proces. Dla ochrony dziecko na przykład odłącza pewne emocje, bo musi jakoś funkcjonować, nie może się załamać w danym momencie. Więc konsekwencje nie są odegrane. Nie stało się to, co miało się stać. Uniknąłeś, ale jak popatrzysz z perspektywy karmy, to musi się odegrać, musi dotrzeć do ciebie, musi dotrzeć do ciebie ten ból. Musisz zakończyć cykl. Stało się to, konsekwencje muszą być, musisz poczuć ten ból. Więc będzie przychodził ten ból cały czas, żebyś wreszcie go wyraził, żeby wreszcie byś przeszedł przez to. Podam jeszcze jeden przykład dla karmy. Powiedzmy, że ty chcesz pewne rzeczy,
Myślisz sobie, ja chcę to, chcę to, chcę to, chcę sukces w tym, chcę osiągnąć te rzeczy, działam na to, staram się, coś mi wychodzi, zaczyna mi wychodzić i później coś się dzieje i nie wychodzi. Później znowu coś się dzieje i nie wychodzi. Znowu jakaś przeszkoda, znowu sam działam w taki sposób, olewam coś, coś opuszczam i nie dzieje się, a ja tak bardzo chcę i staram się i jakoś mi nie wychodzi, nie wiem, co to jest, podświadomość mi sabotuje, co się dzieje. Może jest część ciebie, która na przykład zrobiła coś złego kiedyś i masz wyrzuty sumienia i powiedzmy nie zostałeś ukarany za to, zrobiłeś coś złego i nie było żadnych konsekwencji, znowu karma, i część ciebie dosłownie chce, żeby była sprawiedliwość, ta część ciebie, która czuje te wyrzuty sumienia bardzo mocno od dawna, zapomniałeś już, ale jest jeszcze ta część ciebie, która czuje, że zrobiła coś złego i chce sprawiedliwości i chce, żeby była ta sprawiedliwość, i ta część ciebie chce, żebyś został ukarany za to, co zrobiłeś. Wyrzuty sumienia. Wielu ludzi sabotuje swoje życie poprzez wyrzut sumienia i nie wiedzą. Myślą sobie, to są okoliczności, to jest szczęście. Sami siebie prowadzą w jakąś karę. Trauma, karma. Może to być trauma? Na przykład poczułeś się strasznie, że zrobiłeś te rzeczy, ale uniknąłeś wszystko, nie było żadnych konsekwencji. Usunąłeś to, zapomniałeś o tym. I nie przeszedłeś przez ten ból, który może zrobiłeś komuś. Sprawiłeś tą rzecz, którą zrobiłeś, złą na przykład. Nie poczułeś tego w pełni. Trauma. I nawiedza cię to uczucie. Karma? Musisz dostać za swoje. Więc karma, trauma, jedna i ta sama rzecz, kieruje naszym życiem. Warto zauważyć, jakie motywy się powtarzają cały czas w naszym życiu. I zamiast szukać sposoby, żeby uniknąć tego szybko, posłuchasz się porady, na przykład o, wsadź taki kryształ pod poduszkę, załóż sobie kryształ tutaj, wszystko będzie ok. Nie ma takich prostych rozwiązań, że zrobisz jedną rzecz i koniec. Z takimi rzeczami trzeba być czujnym, trzeba wyczuwać, zauważyć, jaki motyw się powtarza, jakie emocje unikam. Ta sytuacja, jakie emocje wywołuje, dlaczego ta sytuacja się cały czas powtarza i jakie emocje wywołuje. Może te emocje cały czas cisną i muszę je poczuć. I wtedy wchodzisz w te emocje, które nie chcesz poczuć. Wchodzisz tam i poczujesz to. Uwalniasz się w ten sposób. To jest druga rzecz, która praktycznie kontroluje życie każdego. Trzecia rzecz to jest ego. Egoizm. Jeżeli ty przez całe swoje życie inwestujesz w pewną tożsamość, na przykład ja jestem tym samotnym artystą, który sam wszystko zrobi i wywalczy sobie i sam przejdzie przez trudności i nie będzie potrzebował pomocy od nikogo i wywalczy sobie coś. Jeżeli inwestujesz całe życie w pewną specyficzną tożsamość i znajdujesz w tym jakąś wartość, inwestujesz i patrzysz na siebie w taki sposób, to później jak przychodzi jakaś pomoc, coś, co może ci pomóc, to przez to, że chcesz utrzymać pewną tożsamość, że ja nie jestem tą osobą, która bierze pomoc, ja jestem tym samotnym artystą, to ograniczasz samego siebie. I to są takie sytuacje, które nie widzisz. Nie widzisz tego. Nie jesteś świadomy nawet tego, że chcesz utrzymać swoją tożsamość, bo widzisz siebie w pewien sposób, zakładasz, że ty jesteś taką osobą. I w danej sytuacji nie wykorzystasz tej opcji na przykład. Nie zrobisz tej rzeczy. Po prostu nie zrobisz jej, bo jakaś siła powstrzymuje cię. To jest twoje ego, które mówi ci, nie jesteś tą osobą, nie możesz tego zrobić. Albo jak ktoś inwestuje w osobę typu, ja jestem osobą, która nie ma dużo przyjaciół, mam 2-3 przyjaciół i takich dobrych, a nie mam tak za dużo znajomości. To później, jak inwestujesz w to i znajdujesz w tym jakąś wartość, to nie narazisz się na większą liczbę osób, która może ci pomóc. Może nawiążesz jakieś nowe kontakty. Albo z drugiej strony, ktoś może ma tożsamość i widzi siebie jako osobę, którą wszyscy lubią. To później może musisz zrobić coś, albo dobrze by było zrobić coś, co
zniesmaczy pewną osobę. Ktoś może cię nie polubić za to. A jest bardzo dobre, bardzo konstruktywne dla wszystkich, dla siebie, dla rozwoju. I nie robisz tego, bo zakładasz coś niewidzialnego, nie zdajesz sobie sprawy, mówi ci, że ty nie jesteś tą osobą, nie ma opcji, tak jakby nie wchodzi w grę, że zrobisz to. Bo nie zdajesz sobie sprawy, ale w głębi nie chcesz być jakąś inną osobą niż osobą, którą wszyscy lubią. Musisz być osobą, którą wszyscy lubią. I żeby utrzymać tą tożsamość, nie zrobisz pewnej dobrej rzeczy dla ciebie. I to jest rzecz, którą nie widać. Nie widzisz, że to robisz. Po prostu jest założenie. Decyzja już jest podjęta za ciebie. W sensie idziesz i automatycznie decyzja już jest podjęta, bo ty jesteś tą osobą i tej rzeczy nie zrobisz. Więc warto być świadomym, w jaką tożsamość inwestujemy. W co inwestowaliśmy całe swoje życie? I jak możemy zacząć być bardziej elastyczni ze swoim ego? Owszem, warto jest budować mocne ego. Ale warto też być elastycznym i edytować to ego swoje. Czyli czasami warto zadziałać przeciwko swojemu własnemu ego. Czyli ja jestem osobą, która by nigdy tego nie zrobiła. To jest moja tożsamość. Ale to jest dobre dla mnie, to idziesz i to robisz. I jak to zrobisz, to nagle poczujesz, że tracisz osobowość, bo pomyślisz sobie, kim ja jestem. Kim ja jestem? Ja się zmieniam, robię takie rzeczy, ja nie robiłem takich rzeczy. Kim ja jestem? Tracisz swoje poczucie osobowości, to jest przerażające, to straszy. Im mocniejszą osobowość masz i pewną, to jest takie powiązane z takim przetrwaniem, że przetrwam, że wiem, kim jestem, żyję. A jak tracisz swoją osobowość, to nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, co oczekiwać i tak dalej. I jeszcze na dodatek, inni ludzie, jak widzą, że zachowałeś się tak, co jest konstruktywne, ale jak na ciebie, to jest jak nie ty, to myślą sobie, kim ty jesteś, co ty robisz, ty się zmieniłeś bardzo. Ludzie też nie chcą zobaczyć, że zmieniasz się na przykład, nie chcą zobaczyć, że robisz coś innego, zachowujesz się inaczej, bo nagle muszą wszystko zmienić w swoim mózgu. Nagle nie jest wszystko przewidywalne. Nagle ich mózg musi nadążyć, musi przemyśleć, musi zobaczyć, o, teraz się zachowujesz tak, to nie mogę przewidzieć już twoich zachowań. Ludzie chcą wrócić do tego, co znają i powiedzą ci, kim jesteś, nie znam ciebie. I nie chcą ciebie już, jak zachowujesz się jakoś inaczej. I jeszcze bardziej to pobudza tą stratę tożsamości. Teraz nikt mnie nie widzi. Zawsze byłem znany, że jestem tą osobą, tak się zachowuję, tak działam, wszyscy mnie znają, wszyscy znamy to, jesteśmy pewni, mam osobowość. Nagle ludzie nie chcą mieć kontaktu ze mną, bo jestem jakiś inny, tracę swoją osobowość, kim jestem, co robię, nie wiem, kim jestem. To jest przerażające, ale czasami warto być elastycznym ze swoim ego i zrobić te rzeczy, które są przeciwko swojemu ego. Żeby to zrobić, trzeba zaobserwować, w co inwestowałeś całe swoje życie. I czy to może być ograniczające. Teraz, trzy rzeczy powiedziałem. Pierwsza rzecz, uzależnienie od emocji, gdzie chcemy poczuć pewne emocje i ciągnie nas. Druga rzecz, trauma i karma. Odegranie tego, co czeka na odegranie. Przeżycie to, co czeka na przeżycie. To, co się powtarza i ciśnie w naszą stronę, przeżycie tego właśnie. I uwolnienie się od tego w ten sposób. I trzecia rzecz, twoje własne ego. Jak zauważysz, te trzy rzeczy są połączone ze sobą. Wszystkie są związane z pewnym motywem. Strach. Strach i nie chcę. Negatywne emocje. Jak popatrzysz na uzależnienie od negatywnych emocji, to jest nie podoba mi się tak, jak się czuję teraz i strasznie potrzebuję się poczuć w taki sposób, bo to mi doda energii, doda mi coś i muszę to poczuć, bo nie mogę wytrzymać tak, jak jest teraz. Jest mi jakoś niewygodnie, więc chcę to poczuć. Uzależnienia od emocji, od substancji, od czegokolwiek. Nie chcę tych uczuć, chcę to, chcę ulgę jakąś. Więc zrobię to i
dostanę swoją dawkę emocji na przykład. Uzależnienie praktycznie to jest nie chcę tego, co czuję teraz, chcę to, chcę ulgę. Nie chcę strach, nie chcę przyniąć, nie chcę poczuć to, co jest teraz, chcę to. Trauma i karma. Druga rzecz. Jak zauważysz, to jest nie chcę poczuć tych konsekwencji, nie chcę poczuć tych emocji, nie chcę, boję się to poczuć, to boli za bardzo. Nie chcę tego przyjąć, chcę to odrzucić, odepchnąć. Strach, nie chcę, boję się tego. Trzecia rzecz, ego. Nie chcę stracić swojej tożsamości, bo to jest powiązane ze swoim życiem. Boję się, nie chcę, odpycham. Nie chcę zrobić coś, co zaburzy moje bezpieczeństwo, moje ego, moją tożsamość. Boję się tego. Cały czas możemy zauważyć, że główny motyw praktycznie ciemnej strony, ograniczającej strony, która nas wciąga w problemy, w nieświadomość, w unikanie, w uciekanie, w odrzucanie rzeczy na później, to jest strach. Jak mówię Ci, przekazuję te informacje, to bardzo dużo ludzi może sobie pomyśleć, to co, muszę pamiętać teraz o swoich uzależnieniach, muszę popatrzeć na swoją traumę, muszę patrzeć na swojego, tak dużo przeszkód, tak trudne to jest, za dużo tego, życie jest trudne. Jak zaczynasz trenować swoją świadomość w takiej elastyczności, że okej, tu jest to, tu odpuszczam sobie, tutaj muszę pocisnąć, tutaj zadziałam tak, tutaj są te emocje, tutaj poczuję to. Tutaj te zasady działają, tutaj działają całkiem inne zasady. I masz elastyczną świadomość. Zauważysz to. Ludzie na przykład sukcesu w każdej dziedzinie na świecie to się sprawdza. Elastyczność jest jedną z najcenniejszych cech. Elastyczność i umiejętność bycia elastycznym podczas zmian. Cały czas życie to zmiana. I wchodzisz w taką sytuację, Zmieniasz tu, zachowasz się inaczej, tu zmienisz całkiem swoje założenie. Tutaj odpuścisz to, co robiłeś, to twoje takie jakieś poczucie bezpieczeństwa i zrobisz coś trochę może ryzykownego. Tutaj znowu zrobisz coś bezpiecznego. Bo nie ma jednej odpowiedzi. Wszyscy w mainstreamie, w filmach motywujących mówią Ci trzy rzeczy, zrób te trzy rzeczy, wszystko będzie ok. Chodzi o elastyczną świadomość. Żeby wyłapywać wszystkie te niuanse, żeby widzieć negatywność innych ludzi, żeby widzieć swoją własną negatywność. Jak zaczynasz wciągać się w jakąś traumę i ból, i cierpienie, i negatywność, i złość, to żebyś był w stanie nie podjąć decyzji na przykład przez jakiś okres czasu. Odpuścić sobie wszystko na chwilę, aż ci przejdzie. Bo obojętnie co zrobisz, nawet jak myślisz sobie, że panujesz nad tym, to możesz sobie zrobić krzywdę. Bo wycieka na przykład ta negatywność różnymi sposobami. Jak masz elastyczną świadomość i zmieniasz tu zachowanie, zmieniasz tam zachowanie, to ta elastyczna świadomość się wyrabia i z czasem jest łatwe dla Ciebie działanie tu z traumą, tu odpuszczenie. Tu się stała ta sytuacja, wszystko to, w co inwestowałem w danym momencie, muszę odpuścić, żeby zadziałać z tym. Zaczynam się złościć, bo ktoś mi zaburzył moją pracę. Co mogę zrobić? Muszę wstać i przerwać? Mogę nie przerwać? Co jest lepsze? Muszę przerwać. Przerywam, odpuszczam, przychodzą negatywne emocje, zaczynam się złościć, ścinam te negatywne emocje, nie wchodzę w to, po prostu oddaję te negatywne emocje. Jestem wolny i zadziałam konstruktywnie z tą sytuacją. Później zmienię swoje zachowanie. To wszystko, ta elastyczność świadomości, to działanie na szybkich obrotach, gdzie po prostu potrafisz zmienić nastawienie tu, zmienić zachowanie tam, to się wyrabia i jest łatwe. Z czasem jest łatwiejsze i łatwiejsze i łatwiejsze i łatwiejsze. I podejmujesz wszystkie te decyzje. Działasz z każdą rzeczą zgodnie z daną sytuacją. Ta sytuacja wymaga takie coś. Ta sytuacja wymaga coś innego. Działasz bardziej efektywnie, jak masz elastyczną świadomość. Zaczyna być to łatwe. Decyzje podejmujesz lepsze. Zadziałasz z tą traumą. Odpuścisz te emocje. Zobaczysz swoje ego. Te nieświadome procesy nie kierują Twoim życiem, tylko Ty kreujesz praktycznie swoje życie.
to staje się łatwe, życie zaczyna się zmieniać, jest coraz łatwiej i łatwiej i lepiej i łatwiej i później szybkie obroty, szybka świadomość, zaczyna być łatwa świadomość, zaczyna być naturalne, zaczyna się uśmiechać naturalnie, bo masz więcej energii, zaczynasz działać efektywniej ze wszystkim. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. Jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to wejdź w link w opisie na Patronite i widzimy się następnym razem.